Cześć, jestem Maciej ze Speckable. Dzisiaj chciałem Wam poopowiadać o wytłaczarkach Dymo, dzięki którym łatwo i szybko opiszecie przedmioty codziennego użytku. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Newell, producent Dymo. Zapraszam na film. Mamy dwa rodzaje wytłaczarek. Pierwszy to jest Omega do domów i do biura oraz druga wytłaczarka Junior dla dzieci. Sprawdzą się w kuchni oraz spiżarni do pisywania słoików, pojemników na żywność. Nadają się też świetnie do garażu i warsztatu, do pisywania narzędzi, skrzynek narzędziowych i tym podobnych rzeczy. Są też dobre dla naszych najmłodszych do pisywania książek, zabawek oraz przyborów szkolnych. Obie wytłaczarki Dymo są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu są lekkie i mocne. Dodatkowo Omega ma uchwyt pokryty gumą, dzięki czemu pewnie trzyma się w dłoni. Wytłaczarka Junior ma mniejszą, zwartą obudowę. Nie ma wystających elementów, przez co jest bezpieczna dla dziecka. Wytłaczarka Junior ma 42 znaki, cyfry, litery, spacje i kropki. Wytłaczarka Omega oprócz nich ma jeszcze znaki specjalne, waluty oraz małpę internetową. Każda wytłaczarka Dymo ma taśmę startową w pakiecie. Wybieranie znaków odbywa się poprzez przekręcenie tarczą i wybranie odpowiedniego symbolu. Jeżeli chcemy obciąć taśmę, wybieramy symbol nożyczki i klikamy. Wytłaczarki Dymo nie potrzebują baterii, nie potrzebują zasilania. Są od razu gotowe do użycia. I do tej wytłaczarki jest jeden rodzaj taśm. To jest taśma 3D o szerokości 9 mm, długości 3 m. Można je kupić potrójnie lub pojedynczo w różnych kolorach. Taśmy mają mocny klej, który dobrze się trzyma na płaskich powierzchniach, na wykrzywionych, na śliskich. Szkło, metal, plastik, drewno i tym podobnie. Taśmy są bardzo odporne na działanie wilgoci, na działanie słońca, na działanie środków chemicznych. Można też je stosować w zmywarkach. A teraz chciałem Wam pokazać, jak tą wytłaczarką Omega, najpopularniejszą wśród wytłaczarek, popisywać, poklejać te przedmioty. Otwieram. A weźmiemy sobie czerwoną taśmę. Ustawiamy tutaj na spacji, wkładamy, klikamy kilka razy, żeby taśma zaciągnęła, wsadzamy pojemniczek, zamykamy i teraz piszemy. Ja sobie wybiorę coś na ten słoiczek, żeby napisać, na przykład słowo. Żeby odseparować, robimy spację i przycinamy, jest słowo pieprz. Na końcu mamy takie docięcie, które ułatwia nam ściąganie taśmy ochronnej z wydruku i przyklejam do słoiczka i możemy wsypać pieprz. Teraz sobie wymieniam tą taśmę, delikatnie wyciągam, następnie wkładam taśmę niebieską, ustawiamy na spacji, powtarzamy wszystko tak jak poprzednio. Kilka razy klikamy spację, żeby zaciągnęło, wsadzamy pojemniczek, zamykamy i piszemy następne słowo. Spacja, cięcie. I mamy napisane sól. Pamiętajcie, żeby wydruk był dobry, wyraźny, musicie mocno naciskać. Energicznie i będzie wszystko dobrze.
jak widzieliście, korzystanie z wytłaczarek Dymo jest całkiem łatwe i szybkie. Jest to oczywiście też tani sposób na łatwe oznakowanie wielu przedmiotów. Wszystkie te akcesoria użyte w tym filmie kupicie na naszej stronie www.speckable.pl. Zapraszam też do oficjalnego sklepu Dymo na Allegro. Zachęcam Was też do śledzenia naszego kanału. W ten sposób nie ucieknie Wam żaden nasz nowy film. Cześć!